Tak, zapnij pasy, zapnij. Na pewno ci pomogą. Dwie poduszki powietrzne, jedna piwna. Tyle ci pomogą. Może byśmy już ruszyli, co? No gdzie jedziesz, muszę zdrowaśkę zmówić. Jezus, z tobą, wiesz co? No jedź już, bo się spóźnimy do mamusi. No żebyś puścił jakąś muzykę. Widzisz, jaki ty poziom prezentuje, co mam z tobą rozmawiać? No może byś włączył to radio, no. Co to jest? Co to jest? Rodowiczka? Stara klejka? Co to jest? To się nie rozumie? Co się stało z tym prawnicem? Kiedyś można było słuchać, przecież ta baba co? Nie pochleje? Babcie o niej nie napiszą? Przyrócz mi, bo tego się zesłał, przyrócz mi! No nie patrz się na radio, tylko na drób! Chcesz ty z deszczu podwinny? Krawiec? Starego trola będziesz puszczał? Stary pijak w naszym samochodzie, tak? Ty właśnie włącz radio, przestań z tymi płytami w ogóle. To przełącz to. To z łaski swojej patrzy, byś na drogę. Co to jest? Co się stało z tym radiem Merkury? Co to jest? Muzyka po angielsku w Polsce? I tylko w moim domu będzie po angielsku trzeba gadać. Co to jest za pańdurzenie? Co to? Tobie się to podoba, tak? Takie dziadostwo? Łączy coś normalnego, czy nie? Tyle było dni. Lubisz mi docisnąć, to... nie? Lubisz to. Do jutra. To jest, że tak powiesz, że użyję takiego eufemizmu piosenka, tak? Gdy żałujesz, jak taki śpiewak, to dlaczego mu nie wyszło? O czym on w ogóle śpiewa? Ważne są, jakie dni są ważne? To ci, że tak powiem, robi wodę z twojej, że tak powiem, głowy. To świadczy o naszym narodzie. Ludziom się podoba ta piosenka, to czy to świadczy? Jakie wy macie horyzonty z kulturalną muzyczną? Łaski swoje nie wie, może być coś rzeczy normalnego. Jeszcze nie znam. Co się stało z tym radiem pierwszym? Z tego się nie da słuchać. Co to piszczenie kotów jest? Za moich czasów tego nie było. Co to w ogóle jest? Co to za łomot? Od kiedy taką muzykę w ogóle robi? Czyż ja se uszy będę musiała zatkać nie było? Ja się pytam, gdzie w tym wszystkim kultura? Sztuka? Jakieś wyższe wartości? Ja ty kiwaj głową, kiwaj. Płacz, przełącz mi to, oszaleję przy tym hałasie, no. Jestem na Radio Maryja. Co by się stało, gdyby nie Radio Maryja? Kręć do mnie! Kręć! Tu jest Polska, a tu! Jak ty w ogóle jedziesz? Prawym pasem? Czy ty jedziesz z tyłem? Jak ty jedziesz lewym pasem? Bo ty od razu ze skrajności w skrajność! Ty jesteś taki Polak, nie możesz środkiem drogi! Albo prawy, albo lewy! Teraz się policja zaczyna, jak ty w ogóle jedziesz, człowieku? Teraz prawym, teraz lewym i tak dalej? Dzień dobry, panie kierowco. Jaki kierowco? Jaki dzień dobry? Z niego taki kierowca jak z koziej dupy kontrabas. Że ten dziad jeździć nie umie. Jakby pan tu jechał, to nie wiem, czy pan by wytrzymał. Że to normalnie bym mu pokazała, jak się jeździ, gdyby tylko prawo jazdy zdała. Niech pan mu wlepi mandat. A ty tak, na litość, policjanta, ma ślane oczka. Wiesz ty, żałosny jesteś. No. Teraz zgrywasz takiego. Przecież to ma dwie lewe nogi, dwie lewe ręce i jedną lewą
Z tym człowiekiem już się nie da żyć. No co, panie kierowco? Jest pan wolny. Widzisz? Nawet pan policja się na tobie poznał. Złego licho nie weźmie. Dobrze, że słuchaliśmy Radio Maryja. To jest radio, które kruszy serce, a ty jeszcze wygadujesz, że mamusię mamy otrzymaną, bo całą rentę oddaję. To jest wiara. Zobacz na mamusię, 2 lata nie widział i tak dekoder TV sam kupiła. To jest wiara. Kruszy ludzkie serca, tak jak twój głaz. Człowieku, najgorzej, że nasze dzieci też w twoje ślady poszły. Zobacz na syna mojej siostry. Taki pogotuje, kwiatami się zajmie. A to kolegów jakiś nowych przyprowadzi do domu. Nie tak jak ten twój syn, cały czas kobiety, impreza, piłka nożna. Tamten to jest delikatny, wiersze czyta. Rączki tu tak chodzi, zgrabnie wszystko z twoim dziadostwem. Ja w tym domu nie mam z kim porozmawiać, zupełnie. Kiedyś to do księdza proboszcza na spowiedź przyszło na parę godzin. Wysłuchał. To co, że później nie słyszał, ale wysłuchał. Co z tego, że miał kobietę? Teraz mu wygadł. Ale na pewno kochał swoją kobietę. To był święty człowiek. Teraz nie mam z kim porozmawiać. Kiedy ostatni raz porozmawialiśmy razem? Kiedy? No kiedy? A ty jak dobrze poznałeś swoją dziewczynę?